Badaszewskie inwestycje. Proszę Państwa, przyznacie, że robi to wrażenie. Bardzo jesteśmy dzisiaj podekscytowani wszyscy, że możemy pierwszy raz zrobić tutaj nasze sprawdzenie, jak to wygląda, pierwsze kroki na Nowym Moście. Witamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy dzisiaj z nami się spotykają. Jest z nami Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Witamy serdecznie. Jest oczywiście prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jest zastępca prezydenta Michał Olszewski, jest dyrektor zarządu dróg miejskich Łukasz Puchalski i jego zastępczyni Karolina Gałecka, która gdzieś się skryła sprytnie, ale jest. Proszę Państwa, zaczynamy w takim razie. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy być już na fragmencie mostu, który jest gotowy, dlatego że ten most się buduje bardzo szybko. Most pieszo-rowerowy przez Wisłę. I jeżeli to tempo będzie utrzymane, to już w 2024 roku ten most zostanie oddany do użytku. Cieszę się, że jest ze mną przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy, dlatego że razem nam bardzo zależało na tym, żeby ta inwestycja mogła powstać. I jak Państwo widzicie za mną, to będzie jeden z najładniejszych widoków na Warszawę. Ta perspektywa jest chroniona przez UNESCO, a stąd ją będzie widać naprawdę w sposób rewelacyjny. No ale co najważniejsze, koncepcja połączenia jeszcze lepszego, bardziej funkcjonalnego dwóch brzegów Wisły, koncepcja centrum miasta, które ma być połączone z Pragą. Te wszystkie zmiany, które tutaj będą na ulicy Okrzei, pozwolą nam na to, żeby ten ruch, który mamy na bulwarach, również przełożył się na większy ruch po stronie praskiej i na większe zainteresowanie Pragą, która się zmienia bardzo szybko na naszych oczach. Ten most, drodzy Państwo, będzie sobie liczył ponad 400 metrów, więc jest to jedna z największych przepraw tego typu rowerowo-pieszych w Polsce i bardzo się cieszymy, że powstaje. Jeszcze jedno tylko słowo komentarza, dlatego że jeżeli chodzi o sam kolor mostu, jak Państwo wiecie, mieliśmy imitować tutaj stal kortenowską, w związku z tym jest to oczywiście wpisane w projekt i doprowadzi do tego, że po prostu ten most będzie dużo bardziej trwały i odporny na warunki atmosferyczne. Bardzo się z tego cieszę, że już możemy na fragmencie tego mostu stanąć i mam nadzieję, że już niedługo będziemy Państwa mogli zaprosić na otwarcie mostu, który będzie służył wszystkim warszawiankom i warszawiakom. Dziękuję bardzo. Panią przewodniczącą Ewę Malinowską-Grupińską. Szanowni Państwo, cóż tu można dodać? Mam nadzieję, że dokładnie za rok spotkamy się w tym miejscu i będziemy mogli przejść przez most pieszo-rowerowy, jak ktoś sobie życzy, czy z Pragi na stronę Starego Miasta, czy od Starego Miasta, od bulwarów na Pragę. Ten most jest symboliczny, łączy dwie strony Warszawy. Na tym bardzo nam zawsze zależało, żeby połączyć Warszawę. Ja w tej chwili patrzę na stronę, pan prezydent mówił, jaki jest piękny widok na ten obszar chroniony przez UNESCO i rzeczywiście to jest taka nasza wizytówka, ale ja z dumą patrzę na stronę praską i to, co się dzieje na Pradze, jak Praga się zmienia, to po prostu serce rośnie. Ja się urodziłam na Pradze i naprawdę, wierzcie mi Państwo, to w tej chwili jest inna część miasta i myślę, że dlatego tak wielu warszawiaków chce mieszkać tutaj i też ten most otwiera się na nich, żeby mogli wędrować w jedną i w drugą stronę. Ten most również jest taką kwintesencją polityki miasta. Ja w zeszłą niedzielę chodziłam po bulwarach, chodziłam tamką. Taka ilość mieszkańców Warszawy, która się wylała przy pięknej pogodzie na ulicę Warszawy, to pokazuje, jak bardzo chcemy wyjść z domów, jak bardzo chcemy być w tej wspólnej przestrzeni. Ten most będzie kwintesencją wspólnej przestrzeni miejskiej. I w dodatku jest jeszcze piękny. Zapraszamy za rok, już wtedy pójdźmy sobie płatką albo mostem pieszo-rowerowym.
Tak, mamy tutaj dwie nazwy. Niektórzy mówią Kładka. Ja mam taką koncepcję, że Kładka przez Królową Polskich Rzek to się po prostu nie godzi, dlatego upieramy się przy moście. Proszę Państwa, z naszej strony to tyle. Są z nami też, jest kierownik tego projektu z firmy Budimex, gdybyście mieli Państwo bardziej techniczne pytania. Jeżeli w ogóle są pytania, to oczywiście zapraszam. Jest tutaj mikrofon, więc startujemy. Bardzo proszę. Mateusz Nadworski, Super Express. Ja mam takie pytanie o ukształtowanie ruchu na tym moście, Kładce. Czy będzie w ogóle oddzielony ten ruch pieszy od rowerowego, czy wszyscy wspólnie? Jak Państwo to zaplanowali? Nie będzie oddzielony ruch, dlatego że też ten most będzie w jednym miejscu szerszy, w drugim miejscu trochę węższy. W związku z tym chodziło nam o to, żeby pogodzić tutaj potrzeby zarówno pieszych, jak i rowerzystów. No też baliśmy się tego, że jeżeli wyznaczymy ścieżkę rowerową, to że tam rowerzyści mogliby się poruszać trochę za szybko. W związku z tym ta koncepcja od samego początku była tak pomyślana, żeby piesi mogli też się zatrzymać, usiąść na ławkach, przyglądać się Warszawie, ale jestem przekonany o tym, że na pewno piesi z rowerzystami na tym moście będą tworzyli swoistą synergię i będą się uzupełniać. Jeszcze pytania. Tak, troszeczkę tutaj się musimy przegrupować, proszę. Dzień dobry, panie prezydencie, Jan Kielak, Radio Kolor. Ja mam dwa pytania, one tutaj nie dotyczą dokładnie mostu pieszo-rowerowego. Chciałem najpierw zapytać o postępowanie nadzorcze wojewody, który unieważnił uchwałę o strefie płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Chciałem poprosić o krótki komentarz i też o takie uzasadnienie, czy już jest decyzja, czy ta sprawa zostanie tutaj skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy tutaj raczej będzie kolejna uchwała procedowana. Ja nie rozumiem tego typu decyzji, jeżeli chodzi o strefy płatnego parkowania, zwłaszcza, że potem na końcu i tak te strefy są wprowadzane, dlatego że olbrzymia większość mieszkańców chce stref płatnego parkowania. Do tego przypominam, że w samej strategii rządowej dotyczącej mobilności tego typu rozwiązania są wspierane. Natomiast my oczywiście odwołamy się od tej decyzji, dlatego że chcemy, żeby te strefy były wprowadzane jak najszybciej. Tutaj jeszcze drugie pytanie. Odnośnie łącznika na stacji Świętokrzyska, tutaj ZTM mówi, że z ich badań wynika, że pomimo zastosowania tych miękkich metod w postaci naklejek, w postaci komunikatów w metrze, tylko 5% osób przesiadających się korzysta z tego przejścia antresolą górą. I stąd pytanie, czy w tym przejściu dołem zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy? My jeszcze nie podjęliśmy tutaj decyzji, dlatego że przez cały czas trwają analizy i też, drodzy Państwo, z reguły tak jest, że jeżeli tego typu dodatkowe przejście jest proponowane, no to potrzeba trochę czasu do tego, żeby mieszkańcy się do niego przyzwyczaili. W związku z tym no, mamy nadzieję, że jednak większa część warszawiaków będzie używała tego drugiego przejścia i że po prostu nie będzie tego typu rozwiązania, o które Pan pyta, nie będą konieczne. Dzień dobry, Kacper Szmitka, mam pytanie z kanału Widzenosz. Mam pytanie na temat, kiedy będzie oddany już ten most? Kiedy będziemy mogli świętować to? Dziękuję. Tak jak powiedzieliśmy, w związku z tym, że ten most rzeczywiście powstaje błyskawicznie, miejmy nadzieję, że za rok będziemy Państwa mogli zaprosić na otwarcie mostu. Dzień dobry, Adrian Pieczka, Radio dla Ciebie. Mam pytanie o konkurs na sekretarza miasta stołecznego Warszawy. Czy zostanie ogłoszony w tym tygodniu, czy w przyszłym, według zapowiedzi? Jak to wygląda? Wkrótce. Drodzy Państwo, no, na pewno w przeciągu najbliższych tygodni, dlatego że potrzeba nam sekretarza i potrzeba, żeby miasto funkcjonowało jeszcze bardziej efektywnie. Natomiast wszystko jest w porządku, obowiązki zostały podzielone, ale tak, oczywiście planujemy ten konkurs i w momencie, kiedy będziemy gotowi, to Państwa o nim poinformujemy. Dzień dobry, Zakrzewska na Radio RMF. Ja mam pytanie co do samej budowy mostu. Czy z tego, co orientuje się, ten most ma się kończyć i przy Wisłostradzie ma być przejście dla pieszych, rowerzyści będą musieli się zatrzymać, czyli można było tego mostu dalej pociągnąć, żeby nie było tutaj takich komunikacyjnych problemów, czy się zmieniło coś w tej materii? My przez cały czas pracujemy również nad tymi rozwiązaniami komunikacyjnymi i zapewniam Panią, że te rozwiązania, które przyjmiemy, będą absolutnie optymalne dla wszystkich, którzy będą korzystali z tego terenu na Powiślu po drugiej stronie mostu. I myślę, że znajdziemy takie rozwiązania, które będą jak najmniej kolizyjne. Czyli rozumiem, że to nie jest ostateczny jeszcze projekt, że nie, niekoniecznie będzie tak, że ten Będziemy go prezentować wkrótce i zawsze, droga Pani, jak prezentujemy
to wtedy ogłaszamy. Nie mówimy kiedy, dlatego że później, jak mamy jeden dzień opóźnienia albo jesteśmy szybsi, to wszyscy są zaskoczeni, zwłaszcza jak jesteśmy szybsi. To jeszcze chciałem tutaj doprecyzować odnośnie tego postępowania nadzorczego wojewody. Czy ja dobrze zrozumiałem, że tutaj będzie kierowane odwołanie właśnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Tak, dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli nie mamy pytań, dokładnie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki, że się z nami tutaj dzisiaj spotkaliście. Życzymy dobrego dnia i do zobaczenia jutro. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Państwa i do jutra.